3 sierpnia, Ewangelia Mateusza, 14 rozdział, wiersze od 1 do 12. Lecz przez wzgląd na przysięgę i biesiadników, kazał jej dać. Oczywiście chodzi o głowę Jana Chrzciciela, która została dana córce Herodiady, która tańcząc przed Herodem, później mogła poprosić go o co tylko chciała, nawet o połowę jego majątku. To bycie w oczach biesiadników, to bycie. Pod przysięgą. Popatrzcie, jak bardzo ograniczyło swobodę działania Heroda, który miał poczucie tego, że Jan jest prorokiem i że tak naprawdę mówi mu prawdę. Wcześniej powiedział mu: Nie wolno ci tej kobiety mieć u siebie, bo jest żoną twojego brata. Herod znał prawdę, ale niestety, znowu ta prawda może być stłamszona przez to, że nie pozwala tej Ewangelii działać w sobie, lecz słucha wielu, wielu, wielu słów osób, które mu towarzyszą, czy też ich spojrzenia są ważniejsze aniżeli to oko Boże, które na niego spogląda i które mówi mu, wskazując właściwą drogę postępowania. Zechcieliby właśnie wyciągnąć wnioski z tego doświadczenia Heroda, który tak naprawdę, będąc królem, czuł się, jakby był w klatce, ponieważ musiał wykonywać te. Zalecenia, czy te konwenanse, które, do których się zobowiązał pod przysięgą w obliczu swoich współbiesiadników? Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Do usłyszenia.